Jubileusz, dzisiaj roczek, można tak powiedzieć, tej spółdzielni socjalnej. Wszystko szybko się potoczyło. Tak, dzisiaj 20 maja mija rok, jak KRS zarejestrował spółdzielnię socjalną Empatia. Pierwszą spółdzielnię osób prawnych powołaną przez miasto Włocławek i gminę Włocławek. Rok bardzo szybko minął pod upływem dużego rozwoju, bo zaczynaliśmy od usług opiekuńczych. W tej chwili nasze usługi są dość szerokie, bo oprócz opieki nad osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnościami, świadczymy też usługi sprzątania, usługi utrzymania zieleni, dbamy o porządek w mieście, chociażby sprzątając centrum przesiadkowe i mamy też wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. Jak duże zainteresowanie właśnie tą wypożyczalnią? Zainteresowanie jest dość spore, chociaż asortyment jeszcze nie jest aż tak szeroki, jakby tego mieszkańcy oczekiwali, więc myślę, że to jest jeden z kolejnych punktów naszego rozwoju. No właśnie, jakie jeszcze plany rozwojowe? No przede wszystkim poszerzyć swoją działalność, bo tak jak zostaliśmy powołani przez miasto i gminę, chcielibyśmy, żeby te usługi faktycznie stricte były też realizowane w gminie, więc mamy już pierwsze rozmowy, jak te usługi tam realizować, przede wszystkim poprzez pracowników mieszkających w gminie. Dodatkowo no, jesteśmy teraz tutaj na ulicy Bojanczyka, udało nam się zorganizować salę konferencyjno-szkoleniową, w której chcielibyśmy prowadzić po południu zajęcia z dziećmi i z dorosłymi.